unosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Ojcze nasz. Wielbimy Cię, Ojcze, kochamy Cię, Ojcze. Pozdrawiam wszystkich organistów i ludzi dobrej woli, niosący pokój. I apel do mężczyzn. Nie róbcie wojny. Coś powiem. Śmierci nie ma. To jest tak, jak noworodek przychodzi na świat. On tylko zmienia miejsce zamieszkania. Z brzuszka pod serduszkiem niewiasty przychodzi na świat. Czyż można powiedzieć, że dziecko, które opuszcza łono matki, umiera? Zmienia tylko środowisko. My widzimy, że niby ta śmierć jest u innych. No, niby ktoś się zbliża do odejścia, też już byłem, i cierpi. Ale gdy już dusza opuści ciało, no po prostu ten człowiek idzie w inną rzeczywistość. I już wtedy śmierci nie ma, nawet nie czuje. Także śmierć widoczna jest niby z boku. Ale dla człowieka ona nie istnieje. Bo gdy ona przyjdzie, to już go nie ma w ciele. On już jest gdzie indziej. I może być tak, że całe życie się boimy śmierci, a jej nie ma. A bojąc się śmierci, możemy zmarnować życie przez ten lęk, bojąc się czegoś, czego nie ma. No, ciekawe przemyślenia. Bądźcie szczęśliwi i bądźcie uważni. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Życzę wszystkim dobrej nocy i anielskiego poranka. Pa.